Witajcie, ja jestem Sarcz i dzisiaj opowiem Wam o swojej przeprowadzce. Nie da się ukryć, że vlogi to raczej rzadkość na moim kanale i w sumie nieczęsto się spotykamy tutaj w ten sposób, ale też trzeba przyznać, że jakoś ostatnio przynajmniej tak się składa, że jeśli już tego typu film nagrywam, no to z reguły mam Wam do przekazania coś takiego ważnego z mojego prywatnego życia i tak jak w 2019 roku informowałem Was o swoim ślubie, tak teraz też taka istotna rzecz się wydarzyła. Razem ze swoją żoną Pauliną wyprowadziliśmy się już tak na swoje, no bo musicie wiedzieć, że jeszcze jakiś czas po ślubie mieszkaliśmy w mieszkaniu z moimi rodzicami. Czekaliśmy na to, aż to nasze gniazdko tutaj się wybuduje, aż będzie wszystko gotowe i aż będziemy mogli się rzeczywiście wprowadzić, co ostatecznie nastąpiło jakoś jesienią ubiegłego roku, bliżej tak końca roku właściwie, bo jeszcze powiedzmy miesiące wrzesień, październik i trochę też listopad to były takie miesiące, kiedy jeszcze wszystko trzeba było od podstaw urządzić. No i powiem Wam szczerze, że nadal jest jeszcze dużo tak naprawdę do zrobienia. Nawet tutaj za mną widzicie białą ścianę, dlatego że jeszcze nie jest pomalowana, to też dopiero tutaj przed nami. Więc na pewno jeszcze dużo się będzie zmieniać również w tym roku, w tym mieszkaniu, ale jednocześnie tutaj cieszymy się z tego, że po prostu możemy już żyć na swoim, jak to się mówi, i powolutku po prostu sobie to mieszkanko urządzać. Nie pokażę Wam może tutaj zbyt wiele, przynajmniej dzisiaj, chociaż też jak znam siebie, no to pewnie nie będę tutaj przedstawiał całego mieszkania od A do Z również w przyszłości. Raczej mnie znacie, że nie pokazuję tutaj zbyt wiele ze swojego prywatnego życia. Staram się jakoś to oddzielać od tego, co robię na YouTubie, ale mimo wszystko zawsze z chęcią też dzielę się z Wami tymi swoimi jakimiś najświeższymi informacjami z życia i tak jak właśnie ostatnio był to ten ślub, który no był dla mnie też takim ważnym momentem w życiu, tak teraz jest to właśnie to mieszkanie i no kto wie, może z biegiem czasu, z biegiem miesięcy i lat zobaczycie tutaj coraz więcej. Ja jeszcze nawet też ze względu na fakt, że jest to w takim dość roboczym stanie, no nie chcę tutaj jeszcze przedstawiać może zbyt wiele, ale po prostu cieszę się z tego, że mamy już tutaj to swoje takie miejsce na ziemi i że możemy sobie wspólnie mieszkać, a przy tym właśnie z czasem jeszcze dbać o to, żeby to miejsce dalej urządzać. Jeszcze odsłaniając tak trochę kulisów na temat tego, co tutaj się działo w ubiegłym roku, dostaliśmy mieszkanie w ostatnich miesiącach ubiegłego roku właśnie i kupiliśmy je w stanie deweloperskim, więc tak naprawdę o wszystko trzeba było zadbać od podstaw, poczynając od samych prac jakichś jeszcze z początku roku, czy jeszcze w ogóle z 2019 roku, kiedy też trzeba było wiele rzeczy ustalić. Poza tym później, jak już mieszkanie dostaliśmy, no to samo urządzenie łazienek, od czego tak naprawdę się zaczęło. Później też wybór mebli, montaż, wiadomo, urządzenie tego wszystkiego. Ja też sam osobiście zajmowałem się położeniem paneli podłogowych, czy też pomalowaniem ścian, co zresztą jeszcze właśnie przede mną, chociażby na tej ścianie za mną, czy w dwóch pokojach, które jeszcze pozostały, jeśli chodzi właśnie o takie urządzenie. Więc o ile już dużo zostało tutaj zrobione i sporo czasu to rzeczywiście łącznie zajęło, no to też wciąż wiele tutaj przed nami i tak naprawdę mam troszkę tak w swoich planach, że w maju zajmę się tymi dwoma pokojami, o których powiedziałem wcześniej. No zobaczymy, co wyjdzie z tych planów. Mam nadzieję, że wszystko wypali. No i też jestem ciekaw, jak to wpłynie na filmy na kanale, bo muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony z tego, jak mimo jednak tylu obowiązków i spraw do przypilnowania udało mi się mimo wszystko
sporo tych filmów na bieżąco przygotowywać, a wiadomo, jak to w świecie gamingu jest, jeśli chodzi o jesień. Wtedy jest najbardziej gorący okres premierowy i tych filmów, tych gier pojawia się dużo, więc i filmów do przygotowania z automatu jest bardzo dużo, ale jakoś udało mi się to wszystko pogodzić z przygotowaniami tutaj, z pracami właśnie przy tym mieszkaniu. Zresztą to była sama przyjemność tak naprawdę, więc mimo faktu, że to wszystko łącznie zajmowało długie godziny w ciągu dnia, no to po prostu robiło się to z przyjemnością i robić się będzie nadal jeszcze w tym roku. Ale o ile do tej pory jeszcze właśnie zwlekałem z opowiedzeniem o tym, po prostu czekałem na taki moment, kiedy będę wam mógł o tym mieszkaniu opowiedzieć za sprawą vloga jakiegoś, no to teraz, kiedy już to mamy jakby za sobą, no to też będziecie przynajmniej świadomi tego, że w najbliższych miesiącach też różnie to może być, jeśli chodzi właśnie o sytuację na kanale, chociaż no jak znam siebie, to ja tak czy siak będę starał się na bieżąco dostarczać te filmy, różne materiały z kolejnych gier. Po prostu za każdym razem, jak teraz podejmuję się chociażby jakiejś nowej serii na kanale, to po prostu muszę naprawdę dobrze sobie przemyśleć, czy ze wszystkim wyrobię się czasowo. Nie chcę zabrać się na przykład na kanale za zbyt wiele tytułów, żeby po prostu później nie mieć problemu z ogarnięciem tego wszystkiego i z pogodzeniem jednocześnie tego z pracami tutaj przy tym mieszkanku. Ale kurczę, muszę wam powiedzieć, że za każdym razem, jak zabieram się już za nagranie takiego vloga i żeby wam opowiedzieć o czymś, co się tam u mnie aktualnie dzieje, no to za każdym razem jakoś tak mam przemyślenie, że aż szkoda, że nie robię tego częściej, że nie odzywam się do was bardziej regularnie właśnie w takiej formie. Jakoś tak to pewnie przychodzi z tego przyzwyczajenia, z tego też natłoku kolejnych serii, które na bieżąco jednak są na kanale i które siłą rzeczy są takim priorytetem, ale na pewno zawsze dla mnie jest miło i przyjemnie po prostu odezwać się do was dodatkowo i coś wam dać, jakiś taki update na temat tego, jak to u mnie wygląda aktualnie w życiu. Jestem ciekaw, co u was się zmieniło od ostatniego vloga u mnie. Możecie też dać znać w komentarzach. Jeśli macie też jakieś być może pytanka, możecie napisać. Ja być może w przyszłości będę mógł do czegoś się odnieść, do czego oczywiście będę czuł się na siłach, żeby się odnosić, no bo jak już wspominałem, nie chcę też zdradzać może wszystkiego, ale kiedy jest okazja, żeby o czymś pogadać, żeby o czymś was poinformować na temat tego, co się dzieje, no to też z chęcią to zrobię. Zresztą, no nie ma co ukrywać, każdy, jeśli ma jakieś dobre wieści do przekazania, no to ma taką silną potrzebę, żeby też się troszkę tym podzielić, żeby się podzielić tą radością. Na pewno wielu z was też coś takiego ma, a myślę, że mamy też dużo sposobów, dużo okazji na to, żeby w życiu takimi informacjami się podzielić. A właśnie, czekajcie, bo prawie bym zapomniał jeszcze o jednej rzeczy. Jako że to mieszkanie ciągle jeszcze jest tak jakby w toku, owszem, mieszkamy już tutaj, ale jednak prace ciągle trwają nad kolejnymi pomieszczeniami, nad kolejnymi szczegółami i nie tylko, no to też jeszcze zobaczycie na pewno tutaj na kanale mój stary pokój, w którym mieszkałem do tej pory i w którym nagrywałem i nagrywam do tej pory. No bo jednak, żeby przygotować takie pomieszczenie z komputerem pod nagrywanie, żeby to wszystko ładnie działało i współgrało ze sobą, no to jeszcze tutaj, jeśli chodzi o to nasze aktualne mieszkanie, no minie trochę czasu, żeby to wszystko się zgrało. Dlatego też no, na tę chwilę wciąż nagrywam swoje wszystkie materiały w starym pokoju i na pewno też jeśli jakiś vlogowy odcinek się pojawi, no to też jeszcze niejednokrotnie myślę, że pozwolę sobie coś nagrać właśnie z tego starego pokoju. Już tak mówię starego w cudzysłowie, żeby jakoś tam odróżnić od tego, co jest teraz. Może jeszcze w tym vlogu akurat nie będzie okazji, ale w przyszłości, jeśli zobaczymy się jeszcze przed kamerą,
no to jest też możliwość, że właśnie wtedy będziemy mieli okazję się zobaczyć w tym pokoju, który już znacie po prostu z dotychczasowych wszystkich materiałów na kanale. No myślę, że to już by było na tyle. Na pewno o czymś zapomniałem, bo jak przed nagraniem tego vloga sobie myślałem o tym, co chcę powiedzieć, to tych rzeczy było naprawdę mnóstwo, a ostatecznie wyszło to, co wyszło, ileś minut gadania. Zobaczę później, co tam do was nagadałem, co tam do was powiedziałem. A jeśli ewentualnie coś będę miał w przyszłości jeszcze do dodania, to zawsze jest motywacja i możliwość, żeby jeszcze tutaj do was ewentualnie powrócić. Tak więc dziękuję wam za oglądanie tego vloga. Jeśli wam się podobał, to możecie zostawić kciuka w górę. No i czekam na wasze komentarze. Może właśnie jakieś wasze pytania, jakieś wasze wpisy zainspirują mnie do tego, żeby jeszcze w bliżej nieokreślonej przyszłości tutaj się do was odezwać. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia następnym razem. Cześć!